nasze miasto już od kilku lat rozważało możliwość utworzenia takiej placówki w ramach programu rządowego Senior Plus. Z taką inicjatywą wychodziła od kilku lat też Cieszyńska Rada Seniorów, i to należy podkreślić. I w 2018 roku w Domu Narodowym miał powstać klub Senior Plus. Jednak z uwagi na to, że w tym miejscu też był realizowany inny projekt i istniało takie ryzyko podwójnego finansowania, gmina musiała się z tego wycofać. Później trwały poszukiwania innego miejsca i w 2021 roku zostały na ten cel wyznaczone te pomieszczenia, w których akurat się znajdujemy, pomieszczenia żłobka. W 2022 roku pani dyrektor żłobku zleciła wykonanie takiego projektu prac adaptacyjnych. Konieczne było również przeprowadzenie takiej procedury zmiany sposobu użytkowania tych pomieszczeń. I na początku 2023 roku, kiedy mieliśmy gotowy projekt adaptacji, gmina złożyła wniosek o dofinansowanie utworzenia dziennego domu Senior Plus. Otrzymała na ten cel dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 121 530 zł. Do realizacji tego zadania zostały wyznaczone dwie jednostki. Żłobki miejskie, żłobki były odpowiedzialne za roboty budowlane, i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie, który był odpowiedzialny za wyposażenie tych pomieszczeń. Na początku były pewne takie trudności z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych, ale wszystko udało się pozytywnie zakończyć i w grudniu ubiegłego roku, zgodnie z harmonogramem projektu, cała inwestycja się zakończyła. Wkład gminy w realizację tego zadania wyniósł 159 tysięcy. W ubiegłym roku też zapadły takie decyzje, że to miejsce zostanie połączone z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Cieszynie. I faktycznie w tej chwili dzienny dom funkcjonuje w strukturze organizacyjnej ośrodka. Rada Miejska w listopadzie ubiegłego roku podjęła stosowną uchwałę. Podjęła też uchwałę dotyczącą zasad odpłatności w tym ośrodku. W tym roku, w styczniu i w lutym, ośrodek zajmował się różnymi sprawami organizacyjnymi. W szczególności prowadził rekrutację i uczestników, i pracowników. W lutym tego roku pracownicy przeprowadzali wywiady środowiskowe na potrzeby skierowania tutaj seniorów. I dzięki tym wszystkim działaniom już 1 marca udało się uruchomić ten ośrodek. I bardzo serdecznie chcę podziękować wszystkim osobom, które na różnych etapach były zaangażowane w realizację tego zadania. W szczególności Cieszyńskiej Radzie Seniorów. Bardzo serdecznie również dziękuję pani Arianie Krukowskiej, pani dyrektor żłobków miejskich i jej pracownikom, którzy też w trakcie całej inwestycji tutaj byli bardzo zaangażowani. Dziękuję również pracownikom Urzędu Miejskiego w Cieszynie, panu konserwatorom, którzy nam też tutaj pomagali na ostatnim etapie prac. Dziękuję również pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie, w szczególności pani Agacie Mentel, która zdecydowała się pokierować tym domem. W szczególny sposób też chcę podziękować wszystkim osobom, uczestnikom, które wyraziły zainteresowanie udziałem tutaj w dziennym domu. Mam nadzieję i myślę, że ośrodek zrobi wszystko, żebyście państwo tutaj czuli się jak w domu, czuli rodzinną atmosferę i mogli aktywnie i ciekawie spędzać czas. Jeżeli nie, to ja sobie pozwolę wygłosić tą formułę ostateczną, że uważam dzienny dom Senior Plus w Cieszynie za otwarty.